Instytut Energetyki Odnawialnej powstał w 2001 roku, wtedy kiedy rząd zdecydował się przyjąć strategię rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2020 i postanowiliśmy działać na styku nauki, nowych technologii, rynku i to jest ta część przy wdrażaniu technologii, ale druga część Instytutu działa na rzecz celów długookresowych, czyli tworzenia planów, strategii, podstaw regulacyjnych i analiz długoterminowych. I powiem, że my chcieliśmy jak najszybciej przejść do tego, żeby wspierać przedsiębiorstwa w działalności na rynku. Analizujemy rynek energetyki odnawialnej, krajowy i europejski, ale niestety okazało się, że ta część strategiczna ma cały czas pełne ręce roboty. Nazywamy to think tankiem, dlatego że jesteśmy niezależnym myślicielem, który próbuje ukształtować ten rynek z takiej pozycji, z jakiej działamy. Oczywiście wykonujemy niektóre prace dla rządu, to nie znaczy, że rząd w pełni się z nami zgadza. Wykonujemy prace dla niezależnych fundacji i organizacji, dla Komisji Europejskiej, dla samorządów różnego szczebla, ale w tym momencie powiem, że mamy najmniejsze sukcesy, dlatego że było większe przyzwolenie i większe zainteresowanie energetyką odnawialną w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w momencie, kiedy chcieliśmy tworzyć nowy, innowacyjny system energetyczny, ale w pewnym momencie pojawiła się bariera związana z potrzebą podtrzymania modeli biznesowych, które do tej pory funkcjonowały w energetyce. I zarówno strategie energetyczne, środowiskowe, jak i regulacje zaczęły być coraz mniej ambitne. I jeżeli te strategie nie są ambitne, to wtedy my w zasadzie nie mamy żadnej inspiracji jako kraj do robienia rzeczy ambitnych i zabijana jest innowacyjność. W sytuacji, kiedy otoczenie polityczne i regulacyjne nie jest ambitne, następuje zabetonowanie starych modeli biznesowych. Jest bardzo trudno nowym podmiotom wejść na rynek energetyczny. Coraz bardziej oddalamy się, jeśli chodzi o strukturę technologiczną i strukturę własnościową od modelu europejskiego i zaczynamy właściwie jechać i na gazie, korzystając z olbrzymich dotacji, które są ukierunkowane na zieloną energię, ale jednocześnie jedziemy na hamulcu, dlatego że nie wdrażamy ustawodawstwa prawnego unijnego i przez to, pomimo tego, że wysiłki są prowadzone na różnych szczeblach, to ceny urządzeń nie spadają, koszty energetyki odnawialnej nie spadają. Czyli w tej chwili rolą w zasadzie Instytutu jest po pierwsze monitorowanie na bieżąco tego, co się dzieje na rynku i tworzenie scenariuszy rozwoju, które po pierwsze pokazują, w jakim kierunku powinniśmy pójść, aby uczynić naszą energetykę czystą, konkurencyjną w stosunku do europejskiej, ale jednocześnie jesteśmy takim kanarkiem w kopalni, który pierwszy pokazuje, że niektóre kierunki realizowane w Polsce stanowią zagrożenie dla całej naszej energetyki i stanowią zagrożenie dla konsumentów. To zagrożenie przede wszystkim widzimy w short-termizmie, w patrzeniu krótkoterminowym i zabijaniu innowacyjności. Możemy jako kraj taką politykę prowadzić, ale to jest strategia na krótką metę, bo to nie jest tak, że niska cena jest dobrym rozwiązaniem, bo my się powinniśmy pytać, kiedy ta niska cena jeszcze jest i do kiedy ona będzie.
wyczerpaliśmy proste możliwości rozwoju, proste rezerwy i w tej chwili, jeżeli te koncepcje, które i te sygnały ostrzegawcze, które w Instytucie u nas są opracowywane i my w sposób niezależny dzielimy się i ze środowiskiem, i z opinią publiczną, jeżeli one nie będą wysłuchane, uważam, że za kilka lat będzie nas czekała prawdziwa rewolucja. Z tym, że to nie będzie rewolucja, która wyprowadzi nasz sektor energetyczny na prostą, tylko rewolucja będzie polegała na tym, że staniemy się totalnym importerem urządzeń, energii elektrycznej, paliw i w zasadzie przestaniemy się liczyć na rynku energetycznym, europejskim i światowym.